Rafał Brzozowski nie mógł powstrzymać się od komentarza. Stanął w obronie słynnej artystki. Chociaż Rafał Brzozowski zakończył swoją współpracę z Telewizją Polską i jak na razie nie zapowiada się, by niebawem miał wrócić na antenę, wciąż jest na bieżąco z tym, co dzieje się w polskim showbiznesie i chętnie udziela się w mediach. Ostatnio zabrał głos w związku z głośną aferą, której nieoczekiwaną bohaterką stała się Alicja Węgorzewska. Rafał Brzozowski zniknął z anteny TVP. Rafał Brzozowski przechodzi ostatnio trudny okres w swoim życiu zawodowym. Piosenkarz, który związany był z TVP od kilku dobrych lat, decyzją nowego zarządu stacji zakończył swoją przygodę na Woronicza. Oznacza to, że reprezentant Polski na konkursie piosenki Eurowizji nie poprowadzi już teleturnieju Jaka to Melodia? Ani nie będzie można zobaczyć go na imprezach firmowanych logiem stacji. Jak na razie muzyk nie zapowiedział powrotu do telewizji i wybrał się na zasłużony odpoczynek. To jednak nie oznacza, że zupełnie zniknął z mediów. Wszystko wskazuje na to, że Rafał Brzozowski wciąż jest na bieżąco z nowinkami ze świata show biznesu. 43-latek postanowił skomentować niedawną aferę, której bohaterką została Alicja Węgorzewska. Alicja Węgorzewska została bohaterką afery. Znana śpiewaczka operowa, która szerokiemu gronu odbiorców znana jest głównie z programu The Voice Senior, od pewnego czasu pełni funkcję dyrektorki Warszawskiej Opery Kameralnej. Jak informowali ostatnio dziennikarze Newsweeka, artystka ma spory problem ze swoimi pracownikami, którzy zarzucają jej przekraczanie swoich uprawnień i nieetyczne zachowanie wobec osób zatrudnionych w placówce. Tygodnik podaje, że zdaniem podwładnych Alicji Węgorzewskiej w Operze Kameralnej panuje chaos, a życie zawodowe podporządkowane jest kaprysom dyrekcji. Śpiewaczka uważa jednak, że oskarżenia są bezpodstawne. Rafał Brzozowski broni Alicji Węgorzewskiej. Po stronie wokalistki stanęły osoby związane z produkcją muzycznego talent show Telewizji Polskiej. Na plan przychodziła punktualnie, zawsze z uśmiechem, witając się radośnie i z pracownikami, i z pozostałymi trenerami. Była z nami przez dwie edycje i nawet raz nie zrobiła czegoś, co mogłoby wzbudzać wątpliwości co do tego, czy jej zachowanie jest w porządku, zdradziła dziennikarzom Plejady osoba pracująca w ekipie realizującej program. Wiedziała, w jakim celu przyszła do programu i wzorowo wypełniała swoje zadania. Nie słyszałam, żeby ktoś doświadczył z jej strony przykrości. Mam na myśli zarówno uczestników, jak i obsługę planu i inne osoby pracujące przy show. To trochę dla mnie szok, gdy słyszę te oskarżenia, dodał rozmówca serwisu. Na temat Alicji Węgorzewskiej wypowiedział się także Rafał Brzozowski. Okazuje się, że były gwiazdor TVP ma także bardzo dobre zdanie o śpiewaczce i jest pod dużym wrażeniem jej profesjonalizmu. Nie wypowiadam się na temat jakiejkolwiek współpracy. Mogę powiedzieć, że Alicja jest wspaniałą osobą i artystką. Uwielbiam ją i dobrze wspominam nasz czas na planie, dowiadujemy się z wywiadu.